Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku z Fasmofobii na kanale moje drodze, a dzisiaj Tangle Driving, tak, czyli jedna z ulubionych waszych map z tego co zawsze wyczytuję ogólnie rzecz biorąc. No i co, ja ciągle moi drodzy, jak wiecie, drugie zmiany, także dlatego jestem w szlafroczku, moi drodzy, bo wstaję i nagrywam wam kontencik, jak ktokolwiek by się zastanawiał. Ja dziękuję wszystkim, że dołączacie do naszego wspólnego, kurczę, fajnego tutaj grona fazmofobiczów i w ogóle społeczności naszej cudownej. Także dziękuję bardzo za tutaj nowe subskrypcje wszystkie. Brakuje nam 5 subów do 1200. Także bardzo wam dziękuję w ogóle, że jesteście moi mili. Dziękuję za to, że lajkujecie, że komentujecie filmy. No i co, tak samo z tym odcinkiem, moi drodzy. Jeżeli wam się spodoba albo po prostu podoba wam to, co tworzę tutaj ja, jeżeli chodzi o Fazmo Daily itp., to pamiętajcie, żeby zostawić lajka w górę, subskrypcję na kanale właśnie i komentarz tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie, moi drodzy. No i co, bierzemy się do roboty, jeżeli chodzi o giereczkę, moi drodzy. Tanglewood Driving, spoko mapa, lubię też, nie powiem, kurczę. Jane Anderson, 25% psychiki, oczyścić obszar kadzidłem i usiąknąć pod coś hantę. Dobra, dobra. No i co, dzisiaj mogę wam poopowiadać, moi drodzy. Pogoda jest chyba spoko, tak właściwie wczoraj bynajmniej była bardzo spoko pogoda. Dzisiaj chyba też jest ok w miarę. Wczoraj powiem wam, że w robocie zbytnio się nie narobiłem, nie będę ukrywał. Dlatego, że były dość mocne problemy z główną taką maszyną. I dosłownie zrobiliśmy mało wczoraj, więc był wczoraj bardzo duży bing-chilling. A dzisiaj, kurczę, nie ma pani, z którą zawsze robię. I kurczę, no nie wiem, kogo mi radzą tam, kurczę, na tą moją linię. Także troszkę wewnętrzny awareness jest, ale z drugiej strony mówię sobie takie: I don't give a hell, bro. Po co ja mam się przejmować takimi rzeczami, kurczę? Wywalone jaja mam. Dobra, elegancko. O, dotknął drzwi już tutaj. Będą ufał. Żartowałem. Jednak nie tym razem. No dobra, ale okej. Jest tu albo kantorek, albo coś. Spoko, spoko. Nie ma tu hotspota. No dobra. Moi drodzy. Zobaczymy, co tu się w tej gier stanie nam. Stanie nam włos na głowie. Czy jest to lustro? Nie. Czy będzie to krąg przywoływany, moi drodzy? Nie. Czy będzie Ouija Board? Nie. Czyli została nam tylko i wyłącznie chyba lala. Jeżeli się nie mylę. Której raczej nie zauważyłem. Tak mi się wydaje. Także mówię, guys. Wczoraj w robocie nie ma za dużo opowiadania, jeżeli chodzi o to, bo po prostu mało się działo, naprawdę. Był w miarę chillowy, kurczę, dzionek, także bardzo spoko, bo na dwójkach u Boner. Na dwójkach, kurczę, zawsze chcę, żeby było chillera, bo po prostu nienawidzę drugich zmian. Przepraszam bardzo, moi mili. A kończę oczywiście pozytywkę, nie, tego pozytywkę, Woodola. Dobra, tutaj był freezing breath, widziałem przez chwilkę, więc raczej tutaj zniesiemy itemki, moi mili. Nie mamy zdjęcia ducha, więc to jest ogólnie w miarę takie, wiecie, fajne. Możemy tutaj zrobić taki mini remont na szafce. Oj, zobaczcie. Many. Many. Ostatnio robiłem remont na szafce. O. Dobra, pięknie. Dobra, dobra. Jeszcze tylko ta. Czekajcie, czekajcie. A tutaj... Ja będę walczył do końca, tak? Daily remont. Nawet szafek musi być zrobiony. O, było, było, moi drodzy. Widzieliście? O. No taką szafę to ja z chęcią bym kupił sobie. No to jest to. No oczywiście, jak ktoś wie, jaki fajny escape tutaj w tej mapie jest, to jajit. O, przepraszam bardzo. Jajit, dziękuję. No, nice. Dobra gierka komputerowa. No i dobra, lecimy dalej. Energy shota sobie jednego wezmę. Szybko. Dobra. Tak być stabilnie jeden energy shot, żeby nie było. Się adrenalina shot to się nazywa, tak, Piotrze. Przestań przykręcać nazwy i temu. Dobra, co my tutaj mamy? 5 stopni. I rzeczywiście freezing breath. Okej. No dobrze. A więc. Dajmy tutaj sól w jednym miejscu może sobie, po prostu. Are you here? Tu jest za dużo światła, mam wrażenie, wiecie? Troszkę. Okej, znowu dotknął, spoko. Chilla, bro. Zrobię jedną fotę, bo nie chcę ryzykować, wiecie, tak szczerze mówiąc. Are you here? Are you close? How old are you? Okej, niezbyt chcę odpowiadać, kolega.
No i tak, nie widzimy UV za cholerę, nie? Więc możemy śmiało sobie wykreślić obejka. On tutaj stepnął, ale po cichu, więc nie słyszałem, że on w ogóle w tą stronę stepnął, więc ciekawe, ciekawe. Trzy foty zawsze miło, jednak są tutaj, wiecie, powitalne takie. Spoko, spoko. No okej, dobra, idziemy po resztę, nie ma co tutaj zwlekać. Fajna szafeczka, elegancko, podoba mi się, naprawdę jest on top. Szafa on top. Ej, ho! Jestem dzisiaj wyspany. Ale nie wiem, dlaczego ziewam, tak powiem wam, naprawdę, no, kurczę, dotleniam się chyba, po prostu. Mamy oczyścić obszar chyba questa, nie? Wiecie co, na razie wezmę sobie tak, to i to, dobra. Oczyścimy sobie obszarek elegancko. Dobra, hello there, jakieś Orbixi. Orbixony jakieś, Elmany. O, indeed, takie szybkie, ale takie mimikowe troszkę wam powiem. Orbixony. Okej, no widzimy Orbiki, ewidentnie. Oczyścimy sobie obszar oczywiście, który się od razu zaliczy bardzo, ale miałem questa na psychę i wziąłem tego. Mwam, 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 no unlucky. It is what it is, nieprawdaż. Dajmy sobie tutaj elegancko dcika, który raczej będzie dość denerwujący, byśmy się nie na samym obszarze tutaj jeszcze dać po drugiej stronie, żeby tutaj dawało. No ale tak też zrobimy, wiecie, na razie, bo średnio to mi się podoba. Tutaj mi się bardziej podoba Tiano, powiedzmy. Powiedzmy, że mi się bardziej tutaj tak podoba. Jakie tempsy tutaj są? Co? No, lubisz dotykać drzwi ewidentnie, kolego. No spoko, jakby rozumiem to. To są twoje drzwi, masz prawo je dotykać kiedy tylko sobie zechcesz. Luzik. Nie mam zamiaru ci ich zabrać, także spokojnie. Dobrze, idziemy po księgę. I po drugiego doca chyba? Nie jestem przekonany w 100%, jak wam powiem, ale... No księga. Drugi docik. I nie wiem co jeszcze, moi drodzy, że my chcemy tam krucy bomba? Chyba nie chcę krucy bomba. Jest wudu dobrze, więc łatwo sobie stracimy psychę, to jest spoko, nie? Kamera w tym miejscu też jest taka, powiem wam. Weźmy drugą, nie wiem, od garażu też postawmy może jakoś tak, wiecie? Tak kurczę, catchy troszkę. Kantorek tak nie jest jakimś moim ulubionym miejscem, jeżeli chodzi o właśnie lokację ducha, niestety, bo ciężko właśnie z kamerą, rozstawieniem, także... Jest to troszkę pain in the ass, moi drodzy. Już przestaniesz mnie otrzesiewać co chwilę? Dziękuję. Będę bardzo wdzięczny naprawdę, bo mnie to denerwuje osobiście. Dobra, dajmy tutaj takiego dotca może. Jest idealnie, dobra. Które on drzwi dotknął teraz? Teraz te dotknął właśnie, nie? Ta, słyszałem właśnie. Słyszałem, słyszałem, interakcję, no. UV-ki na pewno nie ma, nie? No nie ma na 100% nawet, okej. Spoko, to sobie lekko może oddalmy, tak... Tutaj, dobra. Dotknął te drzwi znowu, dobra. Robimy sobie fotę ostatnią, dobra. No w tym przypadku mamy wszystkie interakcje na 3. Okej, to jest spoko. Dobra, chociaż tyle, nie? Czy ja postawiłem książkę? Nie, okej. Can you write something down on the book, please? Jak tutaj tempsy, moi drodzy, bo te tempsy lubią, wiecie, Okej, no i najpierw tak, moi drodzy, pójdziemy sobie po smadże raczej. Mamy voodoo dola w razie co, jakbyśmy chcieli tak łatwo sobie, wiecie, zbić psychę. Więc to nie jest totalnie problem żaden, jeżeli chodzi o questa z psychiką. Ogólnie tutaj te questy akurat są easy w tym meczu, także nie będę narzekał. Bierzemy trzy sobie te elegancko. No resztę itemów ewidentnie nie potrzebujemy. Możemy patrzeć sobie troszkę z tego. No Orbixony ładnie tu latają, nie ma co. Zaraz można spytać jeszcze raz Spiritboxa na przykład. No takie, takie szybkie są te docy, naprawdę, nie? Się te docy, te właśnie te. Bo docy to jest pytanie, nie? Czy nie ma po prostu, czy... Czy tak rzadko się respią, bo naprawdę ostatnio te docy tak RNG troszkę się respią nam. Ale dobra. Jezus Maria, no przepraszam, naprawdę, guys. Kurde. Wiem, że to nie jest miłe patrzeć, jak ktoś ziewa, że, ze względu na to, że też wam się chce pewnie siewać raczej. Pismo ducha? On rzucił pismo ducha, że nawet go nie widzę, gdzie jest. Excuse me? Okej, okay, wow. Where the fuck? Co ty robisz w tym miejscu, koleżanko? Czy ty się dobrze czujesz, zacznijmy od tego? Okej, okay, well. Pisem ducha tak rzuciło, moi drodzy, że nawet nie wiem gdzie jest.
No bez beki, nie wiem gdzie jest, to no cap nawet. Czerwony, czerwony ghost eventik, mówisz, koleżanko? Okej, rzut pismem, moi drodzy. Okej, a tak to, tak no. No dobra, dobra, takie cuda. Takie cuda nie widzę, no drugi dowód to może być też rzut pismem, nie, ale to not sure. Hej, sprawdźmy tego spirit boxa może, co? Rzeczywiście. Jeszcze raz sobie. Are you here? Are you close? Okej, okay, projektor IRL, moi drodzy. Wow. Raichu Yokai Tai. Okej. Okay. Ujaja. Pokażę wam trik, moi drodzy. Dzięki. No, nie będę tego abuzował oczywiście, broń Boże, ale... raczej nie jest to Raichu. Banshee trzeba sprawdzić sobie. No okej, okay, okej, okay. Takie tutaj dowody mamy, spoko, spoko. Weźmy sobie parabiotyk dla wyeliminowania na pewno Banshee. Ile ja psycha mam, że ona musi hantować już, kurczę, co? Yurei to królec zawsze jest, więc... jeżeli chodzi o zgadnięcie Yureya, to jest RNG totalne, nie? Naprawdę. No dobra. Hello, Mr. Banshee. Mrs. Banshee, are you here? What was that hand, bro? Okej, okay, okej. Okay. No i co, powiesz coś do mnie? Can you speak to me? Come on. Ale widzicie, ten Dotsu tutaj naprawdę długo stał, nie? I dopiero po jakimś czasie nam się pokazał, nie? Cały pokój mam zadotsowany, nie? Tak właściwie i naprawdę patrzcie, ile czasu potrzebowaliśmy widzieć, żeby w ogóle nam coś się pokazało, nie? Niesamowite. A jest to Dotsu na trójce, pragnę zaznaczyć, nie? No double tapów żadnych nie słyszałem, nie? Jakby yokai ability w tej grze średnio działa, przynajmniej mi zawsze, naprawdę, nie będę ukrywał wam, że jest to dość średnio działanie. Hello? Can you scream for me? Come on, don't be like that. Don't be like that, broski. Come on, broski. Walter, 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 Walter. Hello there. Okej. Okay. Ciekawie zasuwa koleżanka tutaj. Come on, do double tap. I know you want. I know you want this. I know you want this. To jest hancik. Okej, okay, zwykłe T. Odpędzę się raz, koleżanko. No dobra. Mogą nie wyrzucać tego, tego. What the hell, bro? Okej, okay, przez tego. Spoko, spoko. O, może tu zamknę mordeszko, co? Okej, okay, okej. Okay. Nie oni, nie oni. Hello? Can you scream for me, bro? Please, just do it. Don't be like that, może bezpieczniki. Nie, Jean, nie, Jean, no. Powiem tak, no. Ona rzuca teraz tam ogólnie troszkę bardzo. No i mam zagwozdkę, powiem wam. Nie, mam na myśli Yureya głównie tutaj, albo Banshee. O psycha, powiem tak. Yurei troszkę ma, wiecie, abilitkę, że jednak zżar tej psychiki, nie? A mam ciągle ponad 25%, więc to jest trochę sassy. Sassy o masy, bym powiedział. Jane Anderson, hello, I saw you. Can you speak to me? The microphone, please. In my hand. In my head. I can see it getting closer. Getting heavy on my shoulder. Okej, okay, well, that was interesting ghost event. A, koleżanka się chyba przeniosła do tej lokacji, moi drodzy, tutaj. Albo nie wiem, co tu się odpieprza ogólnie, ale... Dobra. Okej, okay, okej, okay, jesteś bardzo miła. 25% psychy. No nie wiem, powiem wam, naprawdę... Chodźmy się skampnąć tutaj.
Hello, I'm here in the kitchen. Can you come here, bro? Hello, 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 nie mam pojęcia, no zaznacza yokaja, no ogólnie rzecz biorąc, ze względu na to, że rzeczywiście ona nic tutaj nie szła w moją stronę. Zobaczymy, no jakby yokaj w tej grze naprawdę jest dziwny, jeżeli chodzi o działanie jego, ponieważ rzadko w ogóle mi się zdarza, że rzeczywiście... Halo, mogę? Gro, dziękuję. O, ty nie chcesz, żebym abuzował, tak? A ja chcę. Więc nie jestem pewny. Powiem szczerze, że nie mam pewności, no ale... Znaczy yokaja, ta psycha i w ludzi Ureya nie spadała nam jakoś niesamowicie. Dopiero na początek gry wzięliśmy tego adrenalin shota, więc mi się wydaje, żeby nam po prostu spadał szybciej, grając na Ureya. No zobaczymy, no pewnie będzie znając to Banshee, no to... Well, what can I say? Nie wiem, duchy w tej grze są po prostu głuche, moi drodzy, najwidoczniej. Tyle mogę powiedzieć tak właściwie, no co no, unlucky, no nie dała nam screama ani razu. Nie chciałem jakoś niesamowicie tego przedłużać, jeżeli chodzi o to. Tym bardziej niestety, moi drodzy, że mam drugie zmiany i pewnie jak miał drugich zmian, to bym tam wrócił i jeszcze sobie tym parabitykiem troszkę pomachał. No ale niestety mus to mus, jeżeli chodzi o po prostu ograniczony czas mój na właśnie, wiecie, nagrywki, na drugie zmiany. Także ja nie ukrywam za oglądanie tego materiału. Dajcie za to, co sądzicie w ogóle o abilicy tego pieprzonego yokaja i dlaczego duchy są głuche w tej grze komputerowej. Bo jakby przyszła do nas od razu, jak mówiłem na fałce, to bym się zorientował bardziej, że na pewno to nie jest yokaj, ale cóż... No, dziękuję za oglądanie, moi drodzy, dziękuję, że jesteście, dziękuję za lajki, za wszystko, trzymajcie się, do następnego, pamiętajcie, że w czwartek jest stream jako 19 z Layers of Fear, kończymy, także trzymajcie się, do następnego, guys, i pa, pa.